Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajgierd na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, jak wiecie, bardzo poważne kontrowersje wzbudziła sprawa dotycząca pani marszałek Witek i jej męża. Przyznam się Państwu, że ja nie obwiniam nawet pani marszałek Witek. Ja rozumiem, że ma bardzo trudną sytuację. Rozumiem też, że za wszelką cenę chce ratować życie swojej bliskiej osoby. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na te standardy, jakie zapanowały w naszym życiu. I autorem tego wszystkiego jest Jarosław Kaczyński i ta jego grupa przestępcza. Po prostu są różne sorty. Oni twierdzili, że sędziowie są lepszym sortem. Nie. Tym lepszym sortem są ludzie z tego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, z PiS-u, a my jesteśmy tym gorszym sortem. I u nas są zupełnie inne te standardy moralne. Tam są jeszcze inne. A najgorszym jest to, że w sytuacji, w której należałoby milczeć, oni usiłują jeszcze przerzucać winę na nas wszystkich, twierdząc, że jesteśmy nieludzcy, niegodni, zachowujemy się bardzo źle. I posłuchajcie Państwo, ja Państwu podam parę przykładów. Najpierw, żeby dać możliwość, bo już nie zwróciliśmy się panie marszałek Witek i tak nam, że tak powiem, nie odpowie, nas się lekceważy. Wielokrotnie żeśmy zadawali różne pytania różnym instytucjom, no nie odpowiadali. Ale tutaj posłużę się wypowiedzią pani marszałek, która jest autoryzowana dla faktu i innymi materiałami. Więc, szanowni Państwo, w fakcie możemy przeczytać. Umierał każdego dnia. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ujawnia kulisy choroby męża. Dopóki jest nadzieja i szansa, ratowałabym nie tylko swojego męża, ale każdego, kto by mnie poprosił. Zapewnia w rozmowie z Superekspresem marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sprawą jej męża, którą opisali dziennikarze Radia Z, od kilku dni żyje cała Polska. Stanisław Witek od kilkunastu miesięcy leży na legnickim Ojomie. Superekspres opublikował już cały wywiad z Elżbietą Witek, którego fragmenty ukazały się w sobotę 8 kwietnia. Polityczka PiS-u szeroko odnosi się do medialnej burzy wokół jej ciężko chorego męża. Przypomnijmy, że dziennikarze Radia Z podali wcześniej, że Stanisław Witek przebywa od wielu miesięcy na oddziale intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Natomiast w Jaworze zmarła kobieta, która nie doczekała się na miejsce na tym oddziale legnickiego szpitala. Przepraszam. Witek dwukropek, bo to jest wypowiedź. Umierał każdego dnia. Doznawał niesamowitego cierpienia. Lekarze Radia Z, znaczy dziennikarze Radia Z napisali, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i wykorzystywania zależności służbowej i osobowej przez szpital w Legnicy. Skierowała jej córka kobiety zmarłej w Jaworze. Napisała ona, że do śmierci matki doszło, ponieważ nie mogła doczekać się na miejsce na oddziale intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Ojom jest oddziałem, na który przyjmowane są osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Elżbieta Witek po materiale Radia Z wydała oświadczenie, w którym zapewniała, że nie wykorzystuje swojego stanowiska do załatwienia osobistych spraw. Pamiętajcie Państwo, jeszcze raz powtarzam. Nie wykorzystuje swojego stanowiska do załatwiania osobistych spraw. W wywiadzie dla Superekspresu szerzej opisuje sprawę choroby męża. Przez pierwsze tygodnie po zawale mój mąż umierał każdego dnia.
doznawał niesamowitego cierpienia. Jednak mój mąż ma wciąż jakąś wyjątkową wolę życia. Mówi Witek. Polityczka PiS dodaje, że jej mąż mógłby przechodzić rehabilitację w innym miejscu, gdyby oddychał sam, a nie z pomocą respiratora. Oraz, że oddałaby wszystko, gdyby mógł oddychać samodzielnie. Witek zaznacza, że to lekarze decydują o przebiegu leczenia. Szkoda, że nie tak samo we wszystkich przypadkach. Zaraz o tym będziemy mówili. Dodaje, że nigdy na temat specjalnego traktowania męża nie rozmawiała z lekarzami i władzami szpitala. Mieszkam ponad 30 lat w tym samym bloku, na osiedlu, na 4. piętrze, bez windy. Nie jestem osobą zamożną. Mówi w wywiadzie marszałek Sejmu. Elżbieta Witek dodaje też, że była pytana o ewentualne przeniesienie męża do warszawskiej kliniki. Nie chciałam. Tu jest nasz szpital. Mam pełne zaufanie do lekarzy i pielęgniarek. A mój mąż jest tu pacjentem, jak każdy inny. Nie rozumiem tego, dlaczego nie chciała przenieść do Warszawy, tutaj, gdzie pracuje i gdzie jest blisko męża. No, albo i rozumiem, ale nie będę na ten temat mówił, bo ja nie chcę nikogo krzywdzić. Pacjenci przybywający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy są leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz ze wskazaniami wynikającymi ze stanu zdrowia pacjenta, aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami, a także zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością, oświadczyła dyrektorka Legnickiego Szpitala Anna Płochotnicka-Mieloch. Jak dodała, każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. Wobec pacjentów w ciężkim stanie niemożliwe jest określenie normatywnego okresu hospitalizacji. Tak, ale nie przebywania na danych oddziałach, w szczególności na OIOM. Czas pobytu pacjenta na danym oddziale wynika każdorazowo z oceny stanu pacjenta, jego rokowań oraz dostępności koniecznej do stosowania terapii. Decyzje w zakresie metod i sposobu leczenia pacjenta zawsze podejmują lekarze, specjaliści, podkreśliła dyrektorka szpitala. Pacjentka szpitala w Jaworze, która zmarła, nie doczekała się do przewiezienia na Legnicki OIOM. Jej córka tak uzasadniła zawiadomienie złożenia do prokuratury dziennikarzom Radia Z. Moja mama mogła żyć, gdyby nie dostała tej szansy, mimo tego, że czekała 8 dni. Powiedziała dziennikarzom Radia Z. Dodała, że na Legnickim OIOM-ie jest 10 miejsc, a lokalna społeczność jest bulwersowana na tym, że na tym oddziale intensywnej terapii tak długo leży Stanisław Witek. W związku z doniesieniami medialnymi Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wystąpił do Wojewódzkiego Szpitala w Legnicy o wyjaśnienia. Elżbieta Witek znów zabrała głos w sprawie męża na OIOM-ie. Padła jasna deklaracja. Szanowni Państwo, teraz Wam pokażę, czym się różnią te standardy, ale muszę się ustosunkować do tego, co mówiła Pani Marszałek Witek. Pani Marszałek Witek mówiła, że jest osobą słabo sytuowaną, prawda? Tak tam się wypowiadała. Szanowni Państwo, Pani Marszałek Witek według oświadczenia majątkowego jej pensja wynosi ponad 31 tysięcy złotych. Dlatego są oczywiście różne dodatki. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tą resztą, że nigdy nie wykorzystywała tych stanowisk, nie załatwiała różnych spraw, to po prostu tutaj mamy, Szanowni Państwo, takie sytuacje bardzo dziwne i niestandardowe. Na portalu na temat możemy przeczytać. Wspaniała kariera siostry minister Witek. Salowa została inspektorem w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Znacie Misiewicza, człowieka zadań specjalnych Antoniego Macierewicza, który rzucił prasę w aptece i został człowiekiem, któremu generałowie się kłaniają? To jeszcze nic. Siostra minister Witek została inspektorem w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej była salową w domu dziecka. I minister
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Witek sama może być przykładem wspaniałej kariery. Jeszcze kilka lat temu słyszeli o niej nieliczni znawcy polskiej sceny politycznej. Później przez chwilę pełniła funkcję rzecznika PiS i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później dzisiaj jest szefową gabinetu politycznego w gabinecie Beaty Szydło, bo to jest stary materiał, szanowni państwo, wiadomo, później marszałek Sejmu. Wykształcenie? Tak. Okazuje się także, że siostra Elżbiety Witek wie, co to znaczy rozwój osobisty i ścieżka kariery. I tutaj jest opisana właśnie pani siostra pani Elżbiety Witek, która, tak jak mówimy, z pani Salowej została inspektorem. Szanowni państwo, to już sytuacja jest niestandardowa i dziwna. Tak jak widzicie państwo, pani marszałek Witek radzi sobie chyba bardzo dobrze finansowo. Co mam powiedzieć tym emerytom, tym biednym ludziom? Dowiadujemy się również o tego typu rzeczach. Szanowni państwo, możemy przeczytać, że wcześniej, podczas pandemii, córka marszałek Witek błaga internautów o pomoc. Wiele osób załamuje ręce, patrząc na powód. Córka marszałek Sejmu postanowiła poprosić internautów o wsparcie finansowe i zorganizowała zrzutkę. Zachowanie to wywołało spore kontrowersje. Niedawno córka marszałek Sejmu wywołała w sieci burzę. Wszystko przez prośbę o wsparcie finansowe w formie dotacji o dowolnej wysokości, które mieliby udzielić internauci. Wiele osób zareagowało jednak oburzeniem na taki apel, uważając, że kobieta wcale nie znajduje się w złej sytuacji. Marta to córka Elżbiety Witek, posłanki PiS. Na co dzień pracuje jako nauczycielka wychowania fizycznego w publicznej katolickiej szkole podstawowej u Świętego Pankracego w Jeleniej Górze oraz dorabia jako trener personalny. Niedawno zorganizowała kontrowersyjną zrzutkę. Jak podaje Gazeta Wyborcza, córka Elżbiety Witek nie utrzymuje się wyłącznie z pensji nauczyciela. Kobieta dorabia też w siłowni Fitmaster jako trener personalny. Właścicielem obiektu jest przyjaciel jej matki, kulturysta Michał Stachów. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, szkoła oraz siłownie zostały zamknięte. Córka marszałek Sejmu postanowiła udzielać internetowych rad, jak w efektywny sposób wykorzystać czas kwarantanny. Marta publikuje filmiki z ćwiczeniami, które powtarzać mogą inni internauci, którzy obecnie większość czasu spędzają w domu. Kobieta zorganizowała tę zbiórkę pieniędzy na portalu Zrzutka. I teraz jakby pani Marta, córka pani Witek, tą zbiórkę powiedziała, dlaczego zrobiła tą zbiórkę. Zebrane pieniążki pozwolą mi przetrwać ten trudny czas, ale także dzięki nim będę mogła rozwijać siebie poprzez szkolenia i warsztaty, napisała. Także, szanowni państwo, tutaj jak widzicie mamy już tę kolejną sytuację, bo ja mówię o tych standardach. A jakie mamy porównanie? To już państwu powiem, jakie mamy porównanie i jak można inaczej. Jurek Owsiak komentuje sprawę męża Elżbiety Witek. Co szybko WOŚP sam usłyszał w szpitalu? Jurek Owsiak nie pozostał bierny wobec doniesień na temat pobytu męża marszałek Sejmu Elżbiety Witek w szpitalu w Legnicy. Stanisław Witek od kilkunastu miesięcy przebywa tam na oddziale intensywnej terapii. Owsiak przypomniał, że i tej placówce stosunkowo niedawno WOŚP podarowała respiratory i specjalne łóżko. Życie pokazuje, że nigdy nie wiadomo, kiedy ten sprzęt i komu ratować będzie życie i zdrowie. Komentuje Jerzy Owsiak. Informacje Radia Z o mężu marszałek Sejmu Elżbiety Witek, który kilkunastu miesięcy przebywa się na oddziale intensywnej terapii w Legnicy, wywołały burzę. I tutaj jest opisane o tym. Po wybuchu afery głos postanowił zabrać Jurek Owsiak, przypominając, że wielka opieka świetnej pomocy nie zostawiła legnickiego szpitala bez pomocy. Przekazaliśmy do szpitala w Legnicy sprzęt o wartości 4 600 000 zł. To jest stan do tej pory, ale będą kolejne zakupy w związku z naszym celem, na który zbieraliśmy, to znaczy walki z sepsą, mówi Jerzy Owsiak w rozmowie z Faktem. Twórca WOŚP dodaje, że dla szpitala w Legnicy w
czasie COVID-u kupiliśmy również dwa wysokiej klasy respiratory. Do tej lecznicy trafiło 10 łóżek intensywnej terapii. Łóżkami się szpital sam się chwalił. Niewykluczone więc, że mąż marszałek Witek korzysta z respiratora i łóżka przekazanego przez WOŚP. I teraz posłuchajcie. Mam odczucie, że każdy w naszym kraju ma lub miał styczność ze służbą zdrowia. I raczej mało kto może pochwalić się pozytywnymi odczuciami. Ja też mam taką historię. Moja mama, która cierpi na demencję, została szybko wypisana ze szpitala po wypadku i operacji. Nie zostawiono nam nawet chwili do namysłu. Widzicie Państwo, no, owsiaka znają szpitala, prawda? Pamiętam, co usłyszałem w szpitalu w Warszawie. Proszę szukać miejsca dla mamy, gdzie pana mama mogłaby trafić. Tu jest łóżko szpitalne, którego nie można blokować. Nie miałem pretensji. Złożyliśmy się całą rodziną i wynajęliśmy mamie miejsce w hospicjum. Nie było łatwo je znaleźć, tłumaczy owsiak. I tutaj szanowni państwo, dalej jest mowa o tym, że powinniśmy rozpocząć dyskusję nad tym, że powinno być więcej hospicjów o służbie zdrowia. Tylko porównajcie te standardy. I powiem państwu chociażby o tym, jak to, z czym my spotykamy się na co dzień i jak to wszystko wygląda. Tata Jan Kapińskiego leżał przez miesiąc na Ojomie. Był w takim samym stanie jak mąż pani Witek. Po miesiącu do Janka, młodego chłopaka, lekarz z Ojomu powiedział, że odłączamy twojego tatę, bo nie rokuje. Nie rokuje i niestety zajmuje miejsce, musimy odłączyć. A Janek się pyta, no tak, no ale jeżeli zacznie oddychać, no to się będziemy martwić. Nie zaczął oddychać, umarł. Ja nie mówię o tym, szanowni państwo, żeby w tak drastyczny sposób potraktować męża pani Witek, ale no, sami wszyscy rozumiemy, że ludzie przebywający w takim stanie, no nie, to nie do tego przeznaczony jest Ojom, prawda? Poza tym nie wiem, czy na Ojomie są możliwości, bo ja pytałem się jeszcze lekarzy i lekarze twierdzą, że takiej osobie trzeba ją w jakiś sposób jeszcze rehabilitować, to znaczy trzeba ją masować, trzeba uruchamiać jej stawy, mięśnie, trzeba to robić, a na Ojomie, szanowni państwo, przez tyle czasu to nie jest taki kurczę. No, jak sami państwo widzicie, no, ja mam też taką sytuację u mnie w rodzinie, to znaczy mój szwagier leży w szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Miał bardzo, bardzo poważny wypadek i szanowni państwo, jest dializowany. Porozumiewa się tylko przy pomocy jednego palca. Nie mówi, słyszy, nie rusza się, porozumiewa się tylko jednym palcem. To porozumiewanie się też jest takie tak, nie, czy dokładnie czasami nie rozumie nawet w jakim jest miejscu, co się dzieje, to jest taka sinusoida, jeżeli chodzi o ten stan. I powiem państwu, co mówią lekarze mojej siostry. Lekarze mojej siostry mówią tak, oczywiście nie leży na Ojomie, bo to nie jest taki oddział, ale lekarze mówią tak, że wie pani, no, na razie tutaj jest ubezpieczenie i oczywiście będzie mąż leczony, ale jeżeli mąż przestanie się porozumiewać, to już tutaj jest wtedy zupełnie inna sytuacja. Bo tutaj będziemy rozważali, czy to nie jest uporczywe ratowanie życia i czy my tutaj już nie popełniamy jakiegoś błędu. Także, szanowni państwo, no to wszystko, ja wiem, że to wszystko jest takie twarde i bezwzględne. Natomiast jedno jest niezwykle przykre,
że tutaj zabiera głos Jarosław Kaczyński i próbuje nas wszystkich obwiniać. W sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście pan Witek żyje jak najdłużej, ale nie powinien leżeć na Ojomie. Naprawdę na Ojomie nie powinien leżeć. A jak zobaczycie te wszystkie pozostałe działania pani marszałek i teraz te wypowiedzi, te brnięcie dalej w tą sytuację. Świeżo w pamięci mamy to, w jaki sposób media zaatakowały i atakują panią posłankę Felix po śmierci jej syna. Dlaczego ten biedny chłopiec popełnił samobójstwo? Nikt nie zwraca uwagi teraz też na córki, które pozostały i które również są ofiarą tego hejtu pisowskiego. Szanowni Państwo, to są po prostu różne standardy. I Kaczyński, ta cała banda reagują zupełnie inaczej niż większość z nas. Oni uważają, że im się to po prostu należy. Tak jak mówiła pani premier Szydło. Miejmy nadzieję, że aż do końca tutaj tak wszystkiego nie zepsuli. Już niedługo zobaczycie Państwo, oni nie dadzą rady, nawet z przyczyn ekonomicznych i dlatego, że tak kłamią, oszukują, kręcą. Wszyscy to widzimy. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu zrekomendować historię bez cenzury. Nasz szpieg w izraelskich służbach był najcenniejszym agentem w Izraelu, jakiego kiedykolwiek posiadała nasza władza ludowa. Przez ponad 4 lata pracy w Shin Bet zbierał i przekazywał służbom PRL największe tajemnice kontrwywiadu żydowskiego państwa. Agent z Radomia, Lucjan Lewi, bo o nim mowa, urodził się w 1922 roku w żydowskiej rodzinie w Radomiu. Jego rodzice byli lekarzami, bez problemu skończył szkołę powszechną i gimnazjum. W 1939 roku szkołę średnią, a nawet zaliczył pierwszy rok Akademii Medycznej we Wrocławiu. I teraz, szanowni Państwo, Lewi przyznał się, że zawsze czuł się bardziej Polakiem i nie wiązał żadnej przyszłości z ideologią syjonistyczną. Agent Samuel informował wywiad PRL o podejściach Shin Bet do pracowników polskich placówek dyplomatycznych. Lucjanowi Lewiemu udało się wykonać fotografie portretowe kilkunastu oficerów Shin Bet, mówiąc im, że fotografia to jego hobby. Ten materiał napisał pan redaktor Marcin Tyc, redaktorem naczelnym pan Aleksander Piński. Świetny materiał, bardzo świetny materiał. Spodziewam się, że niedużo służb na świecie mogło zainstalować swoją agenturę w Mossadzie, w Shin Becie, w Amanie i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze Państwu polecić naszą książkę Kamiński. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj musicie Państwo się dowiedzieć, możecie się Państwo dowiedzieć, dlaczego Mariusza Kamińskiego nie chciano w latach 90. przyjąć do UOP-u. Kto to był agent SB pseudonim Marek? Kamiński nie odpowiedział na te pytania tak jak o to, żeśmy prosili, tylko zmanipulował to wszystko. A to Kamiński rzeczywiście został według dokumentów tutaj, które posiadamy, które są w tej książce, zawerbowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, to wszystko. Dziękuję Państwu. Do widzenia.